mały palcu cały świat. Czarną noc wielkich miast znam na pamięć. Zaklęty wirus mam. Zacierałem każdy ślad i otwarty rachunek sumienia mam. Cały czas karma wciąż goni mnie, ale mija włos. Znałem to, znałem cel, znałem każdy kąt. Bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Po raz pierwszy spotykamy się tutaj właśnie w Zaciszu, w Leśnej Podlaskiej, na spotkaniu pożegnania wakacji. Spotykamy się z inicjatywy tych młodych artystów z Voice of Kids, którzy chcieli tutaj z wami porozmawiać o swojej pasji, o swoich zainteresowaniach. Podziękowania chciałabym skierować przede wszystkim do właścicieli restauracji Zacisze. Witamy pana Arka, który właśnie tak zgodził się, żeby tutaj właśnie w tej restauracji odbyło się takie spotkanie tych właśnie młodych artystów. Na wstępie przejdziemy do losowania, do konkursu na pizzę. Państwo braliście udział na stronie facebookowej restauracji Zacisze na wygranie pizzy. Także dzisiaj w obecności tutaj wszystkich wylosujemy jedną osobę, która otrzyma pizzę gratis od restauracji Zacisze. I oczywiście Bartek wylosował Patryk Paszkowski. Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz. Ja nazywam się Bartek Peszuk. Pochodzę z miejscowości Grabanów, to jest koło Białej Podlaskiej, ale zawsze muszę mówić, że Biała Podlaska, bo raczej nikt nie zna. W każdym razie do The Voice Kids zgłosiłem się około 2 lata temu. Przyszedłem castingi, przeszedłem przesłuchanie w ciemno i dotarłem do półfinału. Po półfinale miałem jeszcze kilka przygód muzycznych. Ciężko było dostać się do The Voice Kids. Czy było ciężko? Nie wiem, przez pryzmat innych osób, jakbym był kilkoma osobami, które poszły do tego Voice'a, to mógłbym powiedzieć, czy było ciężko. Na pewno było to bardzo czasochłonne, trzeba było dużo się poświęcać, ale myślę, że było warto. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Teraz wy. Bo jak nie my, to kto? Super! Bo jak nie my, to kto? To może teraz publiczność? Bo jak nie my, to kto? Super! Tego lepiej nie zrobi tu. Daj więcej bitu, maestro. Nie znamy granic i przez to nie nauczeni na błędach. Za pomocą stopy i werbla wiesz dokładnie o co chodzi nam. Bo ja też nocami odbijam się od ścian. Kto? Razem. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? I publiczność. Bo jak nie my, to kto? No to może teraz wszyscy. Bo jak nie my, to nikt tego lepiej nie zrobi tu. Thank you.
Ja Sprychę, jestem z Leśnej Podlaskiej, stąd. Gram na skrzypcach już 6 lat. Uczy mnie Zdzisław Marczuk, mistrz z Zakalinek. Już mam na swoim koncie parę sukcesów. Wydałam debiutancką płytę z kolędami. Kiedy grasz na skrzypcach? Od 8 roku życia. Wiktoria. Nie mam co od siebie, ja na te wszystkie koncerty. Nie. Nawet głaz, a ja wiem, że ten głaz ma także duszę i miewa i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz te melodie, co w duchu po prostu.